Cześć, witajcie. Zaczynamy gruby remont fenda. Będziemy w fendzie robić tylny most, będzie zmieniana obudowa tylnego mostu, będzie przyszywana skrzynia biegów, będzie sprawdzony silnik. W tym momencie zabieramy się do demontażu kabiny. Jak widać, tu schodki są zdemontowane. Też będzie wymieniony na silniku, będzie wymieniona cała wiązka elektryczna. Też tu kilka takich drobniejszych elementów będzie do wymiany. Będzie zregenerowany siłownik. Tu coś z lampami było do zrobienia, już nie pamiętam. A, tu jest do wymiany plastik. Także widać, fen dopiero z podwórka prowadzony. Do garażu, wszystko z niego ścieka, się rozpuszcza, a my zabieramy się do demontażu kabiny. Po kolei wszystkie elementy montujące kabinę, wiązkę elektryczną, linki od zamykania przepływu hydrauliki. Wszystko demontujemy, zbiornik paliwa i będziemy niedługo demontować kabinę. No i dobra, zaczynamy zabawę. Kamerka na głowie i działamy. Już tu widać, już nie mamy skrzynki akumulatorowej. Filtrem przy hydrauliku i kręcimy. I dla wszystkiego włączę timelapse'a. No i dobra, zobaczcie, co mamy zrobione. Orbitro odpięty. Sterowanie ALS-em odpięte. Linki gazu odpięte. Tu został tylko wsunąć przewód z orbitrola. Tutaj ogrzewanie rozpięte. I powietrze wyjęty. Wiązka silnika odpięta. Klima rozpięta. Tu mamy problem. Jest mocno zarozwiała. Zobaczcie, jakie są zakordowane w środku. Nie możemy tego ruszyć. Tutaj odkręciliśmy. Poduszka odkręcona. Teraz idziemy z tyłu. Tylko wezmę światło. Z tyłu. Sterowanie hydrauliki cienne odpięte. Linki do przepływu regulacji odpięte. Kabina odkręcona. Wiązka skrzyni biegów odpięta. Hamulce
tutaj, jak widać, odpięte. Od zaworu pneumatyki i tutaj drugi przewód od cylindarka hamulców. Teraz tak. To jest tutaj kabina odkręcona. Tak samo przewody hamulcowe są odpięte. Tu są akurat trzy. Cięgno dźwignia od EHR-u odpięta. Lecimy dalej. Tu mamy zbiornik wymontowany. Poduszka kabiny odkręcona. Tu zobaczcie, już nie ma przystawki od napędu. Nie ma zębów. Zobaczcie, co tu się dzieje. Hamulec ręczny odpięty. Przewody hamulcowe poodpinane. Dobra, zostało wypchać traktor do demontażu kabiny, uchwyty przymocować i można ładowareczko kabinę ściągać, co niebawem uczynimy. Jak będziemy mieli wypchany traktor, to od razu tutaj do wody wszystko wymieciemy, żeby to tu nam nie stało. Jak widzicie, że ten jeszcze śniegu na czujniku jest, jeszcze kapie, jeszcze się rozpuszcza. Nam tylko tworzy tu jedno wielkie błoto, bagno, co nam bardzo się nie podoba. No ale cóż, była bestia ze wschodu, przyszła, mrozu narobiła, śniegu napadało. Mamy klimat, jaki mamy, działać trzeba. Dobra, działamy dalej. Tu już demontujemy plastiki na słupkach, żeby móc przymocować uchwyty do demontażu kabiny. I działamy. Opowiem o zakresie prac w tym czujniku. Co w nim dokładnie będziemy robić. Co w nim jest do zrobienia. Jakie są w nim usterki. Zacznę może od tyłu. Mianowicie. Tutaj z tyłu została wyrwana prawa zwolnica. Uszkodziło gwinty w korpusie tylnego mostu. Będziemy wymieniać obudowę tylnego mostu. Musimy sprawić płaszczyznę do legania zwolnicy do mostu, czy nie jest wybita, bo to może powodować to, że kolejna obudowa, która zostanie zamontowana, może ponownie dojść do urwania szpilek. Problem to jeszcze jest z EHR-em. Ponoć po rozgrzaniu działa powoli, wolno podnosi. Też to musimy sprawdzić. Następnie jest uszkodzone koło pośrednie od napędu, przedniego napędu. Zobaczcie, nie ma zębów i się macha. Już jak będziemy most mieli wyjęty, to możemy tym się zająć, możemy to sprawdzić, zrobić. Następnie musimy sprawdzić kosze od półbiegów. Klient zgłaszał, że na jednym z koszy jest tak jakby przeciąganie. Bieg załącza się za późno, czasem się wyłącza. Musimy sprawdzić stan koszy, jak to wygląda. Kolejna sprawa jest to sprawdzić stan silnika. Co się dzieje w silniku. Sprawdzić ciśnienie sprzężenia. Ogólnie ocenić stan tego silnika. Już tutaj... Średni. Niżej. Tutaj już widzimy pewne usterki. Zobaczcie. Tak, ci zajdę masz. Dobra, włącz. Tutaj za kolektorem wydechowym po bloku popłynął płyn. Jest mokro. Prawdopodobnie to albo spod kolektora sądu wodnego pociekło, albo spod głowic. Albo spod... Następnie turbinę. Zobaczcie, nie wiem czy będzie dobrze widać. Turbina już w środku. Trzej wirnikiem o obudowę. O, przez chwilę ładnie wyostrzyło. O, widzicie jakie rysy. Ma luz osiowy i góra dół promieniowy. Jest luz osiowy. Turbina idzie do regeneracji. W silniku trzeba jeszcze wymienić wiązkę elektryczną. Następnie naprawić klimatyzację. Uruchomić. No i takie pierdółki w środku kabiny jeszcze, jak wymiana gałki dźwigni zmiany biegów, wymiana tutaj tego przełącznika.
Tam coś jeszcze z tyłu, obudowa lampy do wymiany. No i to tyle. Tyle z naprawy i ewentualnie to co wyjdzie, to na bieżąco okaże się podczas rozbierania, weryfikacji. Wszystko wymieniamy, co trzeba zrobić. Ma być to ciągnik przeglądnięty, zrobiony. Z tego co właściciel opowiadał, przez okres 5 lat w ten ciągnik praktycznie nie inwestował, nic z nim się nie działo. Postanowił w końcu zrobić gruby jego remont. Przejrzeć go od mostu przez skrzynię aż po silnik i żeby cieszyć się długo jego użytkowaniem. Jak widać, troszkę już porozbieraliśmy. Kabinę zajmiemy jutro, już dzisiaj już nie będzie zajmować, już jest późno. Na podwórku szarówka. Jutro rano kabinę zajmiemy i będziemy dalej kontynuować rozbieranie mostu. Zaczniemy od mostu i działamy. A dzisiaj to będzie tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.